Stray to gra, która w ostatnim czasie podbiła serca graczy. Ze względu oczywiście na jej protagonistę, czyli tego słodkiego, pięknego i cudownego kota, który robi naprawdę wspaniałe rzeczy. W porównaniu do innych gier popularność tej konkretnej i w ogóle fenomen tego wszystkiego jest zrozumiały i to generalnie bardzo dobrze. Gra przedstawia całkiem interesującą fabułę, która została przedstawiona w całkiem ciekawym otoczeniu. Bowiem z perspektywy kota eksplorujemy mroczne miasto, które jest stylizowane lekko na cyberpunk. Mroczne, dystopijne miasto zamieszkane przez roboty, którego historia osadzona została w realiach niepokojącej wizji przeszłości, gdzie to sprawy potoczyły się w ten sposób, że cała populacja ludzkości wymarła. Dlaczego tak się stało i co właściwie odwala się na przestrzeni tej gry? Cóż, spokojnie, w dzisiejszym filmie zamierzam to wyjaśnić. Hej, cześć wszystkim, jestem Ondar, a w dzisiejszym filmie zajmiemy się wyjaśnieniem fabuły Stray. Zatem nim zaczniemy, zostaw koniecznie suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo dobijemy 200 tysięcy widzów do 31 października, czyli do Halloween, a także zostaw kciuka w górę pod tym filmem, aby ten materiał mógł się już gdzieś tam dalej fajniej pozycjonować. Wpadaj jeszcze na mojego Instagramka, linka masz w opisie tego filmu. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, zasiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami kompletne wyjaśnienie fabuły gry Stray. Zatem wszystko zaczyna się dość ciekawie. Poznajmy naszego kota, a także jego kocią gromadkę, którzy żyją sobie w dość interesującym środowisku. W sensie spójrzcie tylko, jak to wygląda. Trochę skojarzenia z Horizon Zero Dawn, albo nie wiem, z Last Guardian, jakoś tak ta gra się nazywała. W każdym razie widoczki są piękne i przedstawiają jakieś miejsce, które niegdyś zdaje się, raczej na pewno zostało stworzone przez ludzkość, jednakże raczej zostało przez nią opuszczone i teraz zostało przejęte przez naturę. W takim razie wcielamy się w naszego kotka i jeszcze nim przejdziemy dalej, musimy wymyślić sobie jakieś imię, jakim będę mógł go nazywać na przestrzeni tego filmu. Bo o ile się nie mylę, kot nie ma jako takiego imienia, więc wołać będziemy na niego Bubuś. Tak jest, jak ta gra wyszła, oglądałem trochę T-Volta, który też tak mówił, więc zostańmy przy Bubusiu, bo to bardzo słodkie imię. Tak więc na samym początku gry poznajemy Bubusia i kilku jego kocich ziomków, z którymi ten może się chwilkę pobawić. I tak jest, te wszelkie kocie interakcje w cudzysłowie to jest najlepsza rzecz, jaką ta gra może zaoferować. Mimo że jestem tym pieski, to absolutnie te wszystkie interakcje naszego kotka to jest coś pięknego i słodziutkiego. Ale dobrze, przejdźmy już do faktycznej gry. Na zewnątrz szaleje burza, więc nasze kotki kryją się, a później wychodzą na powierzchnię w cudzysłowie, prawdopodobnie po to, aby poszukać jedzenia. W trakcie tej krótkiej wędrówki Bubuś ma niezwykłego pecha i niestety odłącza się od swoich kocich przyjaciół w tej, no, smutnej scenie. Bubuś po ześlizgnięciu się z rury spada do jakiejś słabo oświetlonej, mrocznej części miasta, a przez upadek rani sobie jedną nóżkę, przez co przez chwilę kuleje, ale całe szczęście niedługo później wszystko wraca na normy. W kwestii jego zdrowia oczywiście, bowiem gościu znajduje się w naprawdę słabej sytuacji i Bubuś teraz musi jakoś poradzić sobie, by wrócić na powierzchnię, a najgorsze dopiero przed nim. Bo więc Bubuś, eksplorując coś na wzór kanału, natrafia na otwarte drzwi. Po przejściu przez nie okazuje się, że trafił do jakiegoś dziwnego, opuszczonego miasta, znajdującego się gdzieś głęboko pod ziemią, albo przynajmniej głęboko poza słońcem, o ile można to tak nazwać. Tutaj przygoda Bubusia zaczyna się rozpędzać. Bubuś eksploruje mroczne miasto i szybko dowiaduje się, że ktoś tu potrzebuje pomocy, ale szczerze, na maksa nie chciałbym się tutaj znaleźć. Po chwili Bubuś natrafia na robota pozbawionego nóg, który na chwilę powraca do życia, jednak chwilę później odlatuje ponownie. Jednakże jak się okazuje, ten robot to nie jedyna rzecz, jaką Bubuś spotka w tym miejscu, ponieważ niekiedy natrafia na te dziwne robociki, trochę przypominające szczury, które chodzą sobie gdzieś tam w ciemnościach, a propos nich, chwilę później spotyka ich całą gromadkę i zaczyna się ucieczka. Która też kończy się, kiedy Bubuś dociera do pewnego mieszkania, gdzie to spotyka kilka wiadomości, takich jak kot, podążaj za mną w prawo. No i Bubuś idzie w prawo. Tak więc kotek po dalszej eksploracji miasta dociera do pewnego mieszkania, gdzie to znajduje się komputer, na którym pokazana jest wiadomość specjalnie dla kotka. Miejmy nadzieję. Potrzebna pomoc. Ciało wymaga pobrania. Ciało wymaga. Wejdź przez drzwi. Włącz. Znajdź ciało. W tej chwili otwierają się sekretne drzwi, a Bubuś wchodzi do tajemniczego, sekretnego pokoju, gdzie też znajduje swojego nowego ziomka, jego najnowszy ziomal, niejaki B12. Robocik, który jest też całkiem fajny, ale nie tak fajny jak Bubuś. B12 urządza sobie pogawędkę z Bubusiem i przekazuje mu informacje na temat miasta. Ma ono nazywać się Dead City, martwe miasto. A on sam był uwięziony w jakiejś elektronicznej sieci, której teraz może używać dla swoich korzyści, przykładowo włamując się do kamer i tym podobne.
B12 twierdzi, że nie pamięta zbyt wiele na temat tego miasta, ponieważ jego pamięć została uszkodzona, a sam mówi, że lepiej, aby on z Bubusiem się stąd jak najszybciej ulotnili, ponieważ miasto jest niezwykle niebezpieczne. No powiedzcie mi, czy ten kot to nie jest najlepsza rzecz, jaka pojawiła się w grach do tej pory w trakcie tej dekady? No jest. To co dużo mówić. Ponadto B12 stwierdza, że pracował kiedyś dla naukowca, który niegdyś tutaj mieszkał. Zatem kotek dostaje swój kombinezon i dwaj ziomkowie wyruszają ku przygodzie i trafiają do zupełnie innej części miasta, do niejakich slumsów. W międzyczasie natrafiamy na pianinko, na którym możemy zagrać i poplamidzie farbą. Ta gra jest piękna po prostu. Tak więc ziomkowie docierają do slumsów, gdzie też B12 widzi graffiti i stwierdza, że jest to świat zewnętrzny, gdzie obiecał komuś, że się tam dostanie, tylko nie pamięta komu. Następnie ziomkowie spotykają nowe roboty. Nowe, straszne roboty, które jednak boją się na tyle naszego kotka, że zaczynają uciekać. Bubuś jest tutaj totalnym szefem i każdy się go boi, wiecie o co chodzi. Chwilę później Bubuś spotyka strażnika, który mówi mu, że ten nie jest Żurkiem. Żurkiem? Czy co? A także stwierdza, że może pozostać w ich wiosce, dopóki nikogo nie zje. Tak jest, ziomuś, kot cię zje. Tak naprawdę Żurki to te takie małe dziwolągi, które wcześniej nazwałem tymi szczuropodobnymi. Tak, to są Żurki. Eksplorując slumsy możemy odnaleźć odpowiedzi na pewne nurtujące nas pytania, takie jak co tak naprawdę stało się z ludźmi. No może nie do końca na to pytanie, ale o ludziach troszkę się stąd dowiadujemy. Między innymi dowiadujemy się, iż w mieście żyli niegdyś ludzie i stworzyli roboty towarzyszące w ramach swego rodzaju służących, bo tylko tak możemy to nazwać. Jednakże pewnego dnia ludzie tajemniczo zniknęli i teraz tylko roboty zamieszkują to miejsce. Jak się okazuje, na przestrzeni lat dzięki ludzkim wzorcom roboty wyewoluowały na tyle, że stały się inteligentnymi istotami, które są swoistym odpowiednikiem ludzi. Zaczęły odczuwać emocje, te dobre i te złe, zaczęły myśleć logicznie, a także powstały tutaj nawet zawody dla robotów. Generalnie, to cóż, ludzie, ale nie tacy naturalni. Jednakże wraz z tym przyszedł swoisty system kastowy, podzielenie się społeczeństwa robotów na tych gorszych i lepszych. Oczywiście wedle tej popieprzonej ideologii, kiedy ktoś jest lepszy od kogoś innego. Przedstawiało to się w taki sposób, iż roboty z tych niższych klas społecznych, które były nie tak zamożne i biedniejsze, zostały zepchnięte do slumsów i to właśnie tam prowadziły swoje życie. Natomiast te zamożniejsze roboty, które znajdowały się w tych wyższych klasach tego społeczeństwa, rezydowały w luksusowych i bogatych apartamentach w tej bardziej zmodernizowanej części miasta. Ponadto slumsy stały się takim jakby śmietnikiem dla bogatych i to właśnie tam lądowały wszelkie śmieci i różne odpady. I tak, roboty zaczerpnęły to wszystko dokładnie z ludzkich zachowań, póki ci nie zniknęli. Następnie Bubuś i B12 zapoznają co niektórych robotów, takich jak Teddy czy kilku innych jego ziomków, jednakże nikt nawet nie uważa, aby świat zewnętrzny był jakkolwiek prawdziwy. Wobec tego ci zwracają się do strażnika, Guardiana, by zapytać o świat zewnętrzny. Ten natomiast wspomina im o rasie robotów, czy też grupie robotów znanych jako obcy, outsiders. W polskiej wersji to chyba byli obcy, nie jestem pewien. Możecie mi poprawić w komentarzach. Którzy to ze światem zewnętrznym mają trochę więcej wspólnego. Wobec tego Bubuś musi zapoznać nowego robota, niejakiego Momo, który jako jedyny z outsidersów mieszka w slumsach. Ten jednak absolutnie nie chce jakkolwiek mówić o świecie zewnętrznym. I jak widać, gościa męczy potworne poczucie winy. Prawdopodobnie czuje, że zdradził swoich przyjaciół i sam zawiódł jako przyjaciel właśnie. A propos jego ziomków outsiderów, mamy tutaj z Baltazara, Clementine i Doka. Początkowo Momo nie jest zbyt rozmowny, jednakże z czasem udaje się go jakoś namówić do pomocy. Wobec tego ten wysyła Bubusia, aby naprawił okoliczną wieżę z sygnałem, w sensie, żeby włączył sygnał na tej wieży i tak Bubuś też robi. Wówczas rozpoczyna się przygoda i poszukiwanie nowych, znaczy starych przyjaciół Momo, którzy to gdzieś tajemniczo zniknęli w trakcie próby dojścia do świata zewnętrznego razem z Momo. W końcu po odpaleniu sygnału Momo lokalizuje swojego ziomka Doka, którego później musimy odwiedzić. Jak się okazuje, gościu znajduje się w miejscu totalnie otoczonym przez zerki. A propos zerków, za chwilę przejdziemy do ich genezy, ale najpierw, żeby dłużej nie trzymać was niepewności, zobaczmy co tam słychać u Doka. Jak się okazuje, ten pracował przez długi czas nad swoistym pistoletem, który wystrzeliwuje promienie świetlne, które to smażą zerki. Przez co wiecie, można je jakoś pokonać i to jest bardzo przydatny gadżet.
Jak też się okazuje, zerki charakteryzują się niezwykłą niechęcią do jasnego światła. Wobec tego broń jest bardzo przydatna. Jednak nim przejdziemy dalej, szybciutko podsumujmy, czym właściwie są zerki i skąd się wzięły. Jak się okazuje, firma, która przed laty była prowadzona przez ludzi, znana jako NekoCorp, wynalazła swoistą bakterię, która miała rozkładać śmieci, które wyrzucane były do slumsów właśnie. Bakterie te miały rozkładać wszelkie śmieci i odpady, jednakże po zniknięciu ludzkości wyewoluowały i stały się tym bardzo niebezpiecznym czymś. Od tamtej chwili kreatury znane jako zerki stały się na tyle silne, że są w stanie przebić się przez metal, kości czy kocią sierść, więc są niebezpieczne. Wracając do fabuły, Doc chwilę później spotyka bardzo bliskich sobie robotów, a potem wraz z Bubusiem ruszają poszukiwać kolejnych przyjaciół Momo, którzy pomogą Bubusiowi dostać się do świata zewnętrznego. Po kilku turbulencjach Bubuś w końcu dociera do kanałów kanalizacji, gdzie to poszukuje kolejnych ziomków Momo. Jak się okazuje, miejsce, do którego Bubuś się dostał, było niegdyś wykorzystywane przez ludzi do recyklingu wody i rozprowadzania jej po mieście. I generalnie całe to miejsce to jest dosłownie sceneria z jakiegoś Dooma Eternal, czy nie wiem, na przykład tego Dooma z 2016 roku, czy czegokolwiek w tym guście. Bowiem wszystko jest tutaj czerwone, jest taka dziwna narośl wszędzie i na każdej ścianie masz te oczy, gałki oczne, które potem łączą się w taką jedną wielką gałkę oczną i to wszystko tworzy jeden organizm. Nie wiem, czy dobrze to wyjaśniłem, ale jak ktoś oglądał ten Suicide Squad nowy, to będzie chyba kojarzył, o co chodzi z gałkami ocznymi. W tymże miejscu Bubuś jest atakowany przez zerki, wobec tego B12 wbija mu na pomoc i świecąc na zerki przegrzewa się czy coś, generalnie psuje się. Wówczas Bubuś zabiera go i oboje uciekają i w ostatniej chwili udaje im się uciec przed hordą zerków i w sumie to jest całkiem fajna scena. Wówczas Bubuś dociera do zupełnie nowego miejsca. Do wioski zbudowanej wokół starego drzewa, która w angielskiej wersji językowej jest znana jako End Village. To właśnie tutaj żyją także inne roboty i w miejscu tym B12 przypomina sobie kolejne wspomnienie. B12 stwierdza, że kiedyś był robotem takim jak cała reszta innych robotów, które spotykamy na przestrzeni gry. W cudzysłowie był właśnie służącym pewnego naukowca, który bardzo lubił łowić ryby, jednakże później jego osobowość, inteligencja, czy w zasadzie cały on został przeniesiony ze swojego fizycznego ciała robota do tego drona, w którym jest teraz. Jednakże niedługo później zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę nie służył on dla naukowca, a sam był naukowcem, którego ciało cały czas znajduje się w tej kapsule. Sam natomiast w trakcie upadku ludzkości przeniósł swoją inteligencję do sieci elektronicznej, a później do robota. B12 zauważywszy, że tak naprawdę żadnego naukowca nie ma, a ten nie ma do czego wracać, do żadnych przyjaciół ani rodziny, postanawia skoncentrować się na pomocy Bubusiowi, a także pozostałym robotom. Wobec tego Bubuś i B12 spotykają Baltazara, który jednak stwierdza, że jego podróż dobiegła końca i że jeżeli chcemy dostać się na powierzchnię, lepiej żebyśmy poszli porozmawiać z Clementine. Pokazuje nam także, gdzie może się ona znajdować, daje jej zdjęcie i stwierdza, że tęskni za swoimi starymi przyjaciółmi, ale jego podróż, tak jak wspomniałem, już dobiegła końca. Więc Bubuś go zostawia i leci na poszukiwanie Clementine. Clementine, które to znajduje się w śródmieście, do którego też nasi bohaterowie docierają. Jest to właśnie to miejsce, w której to rezydują obywatele klasy średniej. Jest to na maksa fajne miejsce, pełne neonów, jakichś barów, czy też sklepów z ubraniami. Tak, te kurtki są fajne. Więc generalnie całkiem przytulne miejsce, gdyby nie strażnicy, czyli kolejne latające drony, tyle że wyposażone w karabiny elektrowstrząsowe. Więc nasz kotek może mieć trochę przekichane. Tak jak ja przekichałem słowo wyposażone, tak jest. Niestety jednak strażnicy nie są już wykorzystywani w najlepszy sposób, bowiem początkowo mieli po prostu zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom miasta, a także samemu miastu. Jednakże teraz, po czasie, kiedy obywatele zaczęli co nieco buntować się przeciw obecnej władzy, strażnicy są wykorzystywani przez miejscową policję, by trzymać obywateli w ryzach. Żeby było ciekawiej, Clementine ukrywa się przed policją w pewnym mieszkanku i początkowo chce skopać naszego kota, jednakże Bubuś oczywiście pokazuje, że jest swój, ponieważ ma zdjęcie od Baltazara, które Baltazar wcześniej mu dał. Wobec tego ta postanawia pomóc Bubusiowi, by dostać się na zewnątrz i mniej więcej pokazuje, gdzie ma się udać, mianowicie do pewnej kolejki, którą można zasilić tylko pewną specjalną baterią, która znajduje się w pewnej specjalnej fabryce. Wobec tego ta daje Bubusiowi kontakt do pewnego ziomka na ulicy o imieniu Blazer, który to przeniesie Bubusia do owej fabryki. Wobec tego Bubuś wchodzi do pudła, a następnie wychodzi z pudła w fabryce.
Tam też udaje mu się wejść w posiadanie owej baterii, a następnie powraca do mieszkania Clementine. Lecz jak się okazuje... Clementine? Właśnie sobie zdałem sprawę, że Clementine była w Walking Deadzie. Ale mindfuck, o Boże. W sumie skończyłem na drugim sezonie, jeszcze mam trzeci i czwarty do ogrania, może kiedyś to zrobię. W każdym razie okazuje się, że mieszkanie Clementine jest obecnie zajęte przez policję, a Clementine tutaj wcale nie ma, jednakże my dostajemy od niej cynk, że ta znajduje się w okolicznym klubie nocnym i tam jest jej kryjówka. Jednakże jak się okazuje, nie ma to zbyt wiele wspólnego z prawdą, bowiem tak naprawdę Blazer jest zdrajcą. I związał Clementine i teraz czeka sobie grzecznie na policję. Tak jest, business is business. Wobec tego Bubuś i jego przyjaciel zostają znokautowani, a następnie kotek budzi się w więzieniu i dość szybko ze swojej klatki ucieka. Następnie ratuje Clementine i jak się okazuje, więzienie to naprawdę przerażające miejsce, a Bubuś nie ma jakkolwiek kontaktu z Clementine, bowiem nie ma tutaj już B12 i nikt nie ma mu jak przetłumaczyć, o co Clementine chodzi. Jak się okazuje, w owym więzieniu roboty są torturowane, a ich wspomnienia są wymazywane. Jak się okazuje, jakieś takie średnie to więzienie, bowiem naszym ziomkom udaje się szybciutko z niego uciec, jednakże jeszcze przed tą ucieczką kotek odnajduje B12. Jak to mówią, braci się nie traci, co Bubuś bardzo dobrze wie, wobec tego ratuje B12 z lekką pomocą Clementine, a potem wszyscy uciekają za pomocą ciężarówki. Clementine szybko odprowadza Bubusia do chyba stacji metra czy czegoś takiego, a następnie przekazuje mu, iż jakkolwiek okazała się pomocna w wykonaniu jego misji, której im nie udało się wykonać. By sprowadzić świat zewnętrzny do tych, którzy zostali uwięzieni w granicach tego miasta. Każdy z nich czeka na kawałek ciasta. Wow, to zabrzmiało nieźle. Bubuś odjeżdża i w końcu udaje mu się dojść do właśnie tego miejsca, gdzie dość mieliśmy od samego początku, do tej mitycznej wielkiej windy. A tak naprawdę do miejsca, gdzie to żyją ci najbogatsi, najbardziej wpływowi i ci, którzy znajdują się właśnie w tych najwyższych grupach społecznych. Tych najzamożniejszych i najbogatszych. Jak się okazuje, wszelkie roboty, które tu znajdują się w tym najwyższym miejscu miasta, najbezpieczniejszego miasta na Ziemi, tak naprawdę nigdy nie przeszły ewolucji. I od setek lat nieprzerwanie cały czas zajmują się dokładnie tymi samymi zadaniami, którymi zajmowały się kiedyś. Przenigdy nie wykształciły w sobie jakiejkolwiek osobowości. Cały czas są po prostu tymi samymi, może nawet bezmyślnymi robotami. W końcu po niedługim czasie Bubuś wreszcie dowiaduje się prawdy, co tak naprawdę stało się z ludzkością, a B12 mu w tym pomaga. Więc nim zakończymy grę, nim zakończymy całą tę historię, pora odpowiedzieć na pytanie, o co tu chodzi i co tak naprawdę w tej fabule się odpiera. Jak się okazuje, setki lat temu w odległej galaktyce, za siedmioma lasami, za siedmioma górami, morzami i tym wszystkim, na Ziemi miała miejsce gigantyczna katastrofa, która to sprawiła, iż powierzchnia Ziemi stała się niezdatna do życia. Wobec tego ludzie stworzyli ogromne schronienie, gigantyczne miasto pod ziemią. Hodowano tu roślinki, sprowadzono wodę i generalnie wszyscy żyli długo i szczęśliwie, do czasu, aż w końcu zasoby zaczęły się kończyć, a niższe klasy społeczeństwa były coraz bardziej uciskane. W końcu wybuchła tutaj plaga, która wyniszczyła wszystkie warstwy społeczeństwa, od tych najbiedniejszych po tych najzamożniejszych. A jeden naukowiec przeniósł całą swoją osobowość, inteligencję i całą swoją personę w elektryczną sieć, w sensie w elektroniczną sieć, po to, by opowiedzieć przyszłym pokoleniom historię dawno zmarłej ludzkości. I szczerze, jest to całkiem przerażająca wizja, ale całe szczęście to tylko gra. Prawda? I według tego wszystkiego B12 byłby ostatnim żywym człowiekiem na Ziemi, nie wiem, Will Smith jest tym legendą, tylko że pod postacią robota. Trochę dziwne, ale rozumiem. W końcu roboty wyewoluowały korzystając z ludzkich wzorców i stworzyły takie samo społeczeństwo, jakie przed laty stworzyli ludzie. Dosłownie z tymi samymi kastami i generalnie wszystkim takim samym. W międzyczasie Bubuś stara się ominąć blokadę drzwi, jednakże jest zaatakowany przez protokół bezpieczeństwa, przez co jego żywotność dobiega końca, wobec tego prosi swojego kociego przyjaciela, aby pomógł mu ukończyć jego misję. Wobec tego B12 przed swoim odejściem stwierdza, że może być spokojny, iż świat jakoś poradzi sobie bez wpływu ludzkości, bowiem roboty wykształciły w sobie ludzkie cechy i zbudowały silne społeczeństwo. Przed swoją śmiercią otwiera pewną pokrywę znajdującą się nad miastem, która wpuszcza tam dzienne światło. I wówczas wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie, bowiem roboty dowiedziały się nareszcie o tym, że istnieje jakiś świat ponad ich światem. Ponadto cała populacja zerków została dosłownie zanihilowana, wobec tego chociaż nie jest to aż tak humanitarne, to miasto będzie bezpieczniejsze i generalnie wszyscy żyli długo i szczęśliwie, wszystko jest bezpieczne. No i to by było na tyle.
Bubuś na chwilkę zostaje z B12, przez chwilę aż w końcu odchodzi. Udaje mu się wyjść na powierzchnię i czeka go teraz powrót do domu. Tak jak również ktoś znajomy powrócił do elektronicznej sieci. I w ten właśnie sposób kończy się Stray. Generalnie całkiem spoko gierka, chociaż nie jestem za bardzo fanem takowych indyków, ale całkiem było to oryginalne i fajne. Naprawdę gigantyczne skojarzenia z Little Nightmares mnie wzięły w trakcie zapoznawania się z tą historią. Generalnie wszystko tutaj jest takie podobne do Little Nightmares, ale to bardzo fajnie, bo Little Nightmares było bardzo fajne. Grałem tylko w jedynkę, dwójkę zamierzam kiedyś przejść. A jeżeli ten materiał Ci się spodobał, to zostaw pod nim kciuka w górę, a także suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy. Serdecznie zapraszam Cię na jego Instagramka, drugi kanał TikToka i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. A my tymczasem słyszymy się w kolejnych materiałach. Mówi do Was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka Wam wszystkim. Cześć!